Teraz jestem jaskiniowcem. Takim głupim jaskiniowcem. Ale ewoluujemy aż do kosmity. Będziemy ufokami. O, tu idzie mój kolega, Uga Buga. Zostaniemy chciałem zostać przyjacielem, czy mnie bijesz? Wiesz co? Dziadu jeden. Chyba się tego nie spodziewał. Kiedy moi koledzy wynajdywali ogień i koło, ja wynająłem spluwę. Wynalazłem. Chyba potrzebuję swoich kolegów. Tu będę robił mutację, to jest mój kumpel. Oj, właśnie pierwszy wychodzi, bo to jest moja baza. Idź bij swoich kolegów swoją maczugą. On jest taki głupi, że dostaje tylko dolara na sekundę za niego. No głupota bije z jego twarzy, no. Ile to jest 2 plus 2, no? Powiedz mi ile. No sami widzicie, no. O, idzie się bić z mumią. Mumia go bije o więcej. Ty! Co się dzieje teraz? Mumia mi zabiła mojego ziomka. To był mój przyjaciel! No i załatwione. O, kolejny idzie spotkać się ze swoim kumplem teraz. Oboje się biją maczugami. Ja cię kręcę. Kto teraz wygra? Głupi czy głupi? Mój głupek musi wygrać. Mój głupek. Uwaga, uwaga. Ło, mój głupek wygrał. Jednak nie jest taki głupi. No i zginął od cyklopa. Jednak jest głupi. Zbierałem tu 300 dolarów. Mam 450. O, bogactwo. Czajcie, że ci jaskiniowcy już hajs zarabiali kiedyś? To stąd się wzięły pieniądze. Oni je wynaleźli. To teraz kolejny DNA. On już jest dystansowy. A tu jest specjalny spawner, który takich mutantów tworzy. I możemy im robić ewolucję aż do kosmity. Ufoki będą tak latały. Ale idą moje ziomki tam. Oni pod taką dobrą jaskinią mieszkali w ogóle w przeszłości, że oni zarabiali podwójnie, bo oni w tej lepszej jaskini się urodzili. Oni po prostu pochodzą z rodziny bogatych jaskiniowców. To nie są byle jakie maczugi, byle jakie ciuchy. To są Gucci maczugi i Gucci ciuchy. O, patrzcie jak biją tego żołnierza. Widzicie, starożytnego, normalnie. Bo oni mają Gucci. Dawać cyklopa, jazda z nim. Musicie se poradzić. No lej go. Ty, no nie poradzą se. Ale tam już nadciąga kolejna armia moich jaskiniowców. No lejcie go. Dobra, widzę, że beze mnie sobie nie poradzą w ogóle. A masz. Zarabiają mi teraz 14 dolców na sekundę. Im więcej ich żyje, tym więcej zarabiają. O, będę milionerem, coś czuję. Teraz mamy 2000. Nie no, dobra, nie oszukujmy się, nie będę tego zbierał samemu. Ło, komputer mogę tu wykupić i teraz mam 10% więcej profitu. Za ile jest kolejna ewolucja, uwaga. Czyli teraz za 900 dolców możemy ewoluować z tego głupka na, uwaga, uwaga, już nie będzie głupi, na mumię. Zara, przecież mumie też są głupie. Zaraz stąd wylezie, dowiemy się. O, idzie, ile to jest 2 plus 2? Nie no, oni dalej są głupi. A widzicie ten pasek tutaj na górze? Można aż kosmitę zrobić. Ewoluujemy tego za 1600. O! Teraz mamy łucznika. A tego specjalnego za 3000. Ile? O, mam 3000, jestem bogaty. Dobra, ewolucja. Szamana mam. Chodzi mumia, tu jakiś głupek. Ich już nie ma. Ja mam mądrzejszy, halo. Gdzie jest mój mądry? O, idzie łucznik. Ole biegnie. Jaki zadowolony, on na pewno wie, ile to jest 2 plus 2. Nie, on jeszcze nie wie. Ale ten szaman, ja cię kręcę. Oni na pewno są potężni. Ja chcę zobaczyć, jak walczą. Idą na rycerza, patrzcie. Bum, na wojownika. Ła, ej, co mnie bijesz? Wow, szaman normalnie czarami wali. On normalnie tu grzechotką, ciach. Patrzcie, jak macha, patrzcie. I normalnie ciach. 190 dolców na sekundę przed chwilą miałem. Ale mi tu armia leci. Są coraz mądrzejsi i silniejsi. A ja tu patrzcie, jak mogę rozbudować. Wow. Ścianę mogę tu dać. Apteczkę, Windowsy. Znaczy nie, że Windows, że system okno. Dobra, robimy ewolucję. Ile? 7500. A ten za ile? 14. Dobra, robimy za 7500. Co tu się teraz zamiast mumii pojawi? Rycerz. Ale mam teraz rycerza. Ja chcę tam też wejść zmutować. O! Zabij mnie! Musimy zobaczyć rycerza. Ciekawe, czy zdążycie, zanim ten rycerz się pojawi, kliknąć teraz suba z dzwonem. Nie no, nie zdążycie, nie ma szans. Uwaga, uwaga, rycerz. Nie zdążycie, widzowie. No i wylazł. Dobra, widzowie, ten rycerz jest szybszy od was, na pewno. Chyba, że zdążyliście, to wy jesteście lepsi od rycerza. Tu mogę ściany postawić.
oświetlenie. Ale tu jest dużo rzeczy do zbudowania. Droga, flaga. Jo, flaga jest prawdziwa. Mogę swoją, mogę polską, polską, polską. Odwrócona jest, oszukują. Czemu to jest flaga Monako, a nie ma flagi polskiej? Dobra, będziemy mieli odwróconą, widzowie, umówmy się, że to jest prawdziwa, tak? Tu możemy nowe givery kupić. Teraz mam tą. O, za 2500 takiego Glocka biorę. Ale jaja, jak to strzela. Idziemy robić kolejną ewolucję, widzowie. Oto jeszcze ściany, okna, jakieś głupoty. Dobra, trzeba zrobić temu ewolucję, uwaga. Jo, kolejny rycerz. Dobrze, bo to już są rycerskie ziomki. I za 21 tysięcy. Ło, cyklop. Normalnie mi tu cyklop zaraz wylezie. Oj, tu mogę ścianę i tu mogę tubę. Robimy dłuższą tą tubę. O, ale długa będzie. Tu nawet, o, mostek nad nią. Jakieś skrzynki niepotrzebne. O, jeszcze tubo. O, ale teraz rurę ma. Ale mają rurę wielką. Te, do przodu. Idzie cyklop teraz. Ty, ej, on jest głupi, on się chciał cofnąć. Tu idziesz, tu chodź, tu jest wyjście. Nie no, jaki głupek, zobaczcie co on robi. Tędy, no. Ty jesteś mądry, czy ty głupi jesteś? Dobra, czego się spodziewałem po cyklopie, nie? Ale jak oni walczą, idziemy to zobaczyć. O, walczą z szamanem jakimś, patrzcie. Normalnie oni się nie boją, leją szamana. Ha, 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 dobrze. A moja givera jak działa? Tu jest jakiś żołnierz. O, ty strzela we mnie! Ha, ha, ha. Nie ma żołnierza. To jest jakiś mag. A masz! Ciach, ciach, ciach! Dobra, ta givera jest super. Mam 400 dolców na sekundę prawie. Czy ja mogę zrobić kolejną ewolucję? Ja chcę tego, ten jest najtańszy. Jest 18 tysięcy, uwaga. Na kogo on teraz wyluluje? Uwaga! Na rycerza takiego już silnego. O, idzie! O, a to po co jest? A, do trenowania. Ciach, 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 ciach! O, normalnie idzie rycerz, idzie prawdziwy. Idź, bij tego głupka, szybko! Musisz się z nim poradzić, jesteś mądrzejszy. Patrzcie, będzie go lał. O, ale go bije po 25. Normalnie jest mądrzejszy i silniejszy. Ciach! Dobrze! Ja chcę mieć jeszcze mądrzejszych, musimy to zrobić. Tu jest taka wieża, niepotrzebna do niczego. O, ale można sobie wejść na górę. A, jak tu wysoko! Boję się, tu jest wysoko! Trzeba rozbudować bazę. Tu jest brama, otwieramy. Ole czat! O, tu można ją zamknąć. Ktoś mi tu przyszedł moich zaciukać. Kto to? Ale ja ten przylas. A nie, to mój jest. A to oni bronią. Dobrze. Bojno! A to moi. Chciałem moich zastrzelić. Ale jaką już ma bazę. Zaraz wyewoluujemy normalnie kosmitów. A trzeba bazę rozbudować. Światełka, spółeczki. Ole bydle. Dróżka. Jakieś nie wiadomo po co ściany. O, jeszcze jeden komputerowiec. Więcej hajsu. Bierę. O, dobrze. Zarabiaj. I schody. I drugie piętro. I światło. Co jest na drugim piętrze? Tu normalnie szybciej siano będzie rosło. I kolejne ziomki. A tak dają do moich klonów. Dobra, to trzeba ich jak najwięcej. I tego ziomka 10% więcej zarabiania. Ale będę bogaty. I mocniejszych ziomków. Ole, teraz mam wdzianko. Czyli kolejne trzecie piętro tam można. Ale idziemy ewolucję zrobić. Mamy 78 tysięcy. Dobra, robimy tu. Za 65, uwaga, co teraz będzie? Po rycer. Pirat! Ja cię kręcę, pirat! Idzie tam pirat, idzie! Ło, ale on będzie mocny na pewno! A piraci nie dość, że są mądrzy i silni, to jeszcze kradną! Ciekawe, ile pieniędzy będzie mi kradł. Ej, ty, drzewa nie bij! No, tych bij, patrzcie! Ło! Ciach! Dawaj go! Ja cię kręcę, co się dzieje? O nie, zastrzelał mi pirata! On mi strzela! Nie! Ty, dziadu! Dobrze, cyklop, dobrze! Prawie mnie zabili! Już nie będę nigdy oglądał piratów z Karaibów. Obrażam się. Myślałem, że piraci są mocniejsi. Tego trzeba teraz ewoluować. O, taki rycerz. A zamiast cyklopa, uwaga, za 56 tysięcy. Ło, magi. Zobaczmy z trzeciego pięterka, jak sobie poradzą. O, biegnął. Widziałem, tam są. O, ale mag mi strzela. O ja, a tam jest jakiś, o nie. Nie, mag mi nie żyje, ja też nie żyję. Jo, cię kręcę, trzeba ewolucję lepsze robić. Szybko. Ile? 175, nie stać mnie, mam 103. Zaraz na tego uzbieramy 115 tysięcy. Dobra, jest ewolucja, uwaga. O, pirat lepszy teraz będzie. Strzelał będzie. Pif, paf, pif, paf.
Trzeba rozbudować kolejne piętra. Tu będzie siana, droga, mata do ćwiczeń. Ej, to jest tylko dekoracyjne, ja nie chcę tego. Ja chcę silniejszych. O, teraz będą szybsi, bo teraz klony trenują, dobrze. Oj, profit 10%. Schody za 30 tysięcy teraz. Ja! Czemu to jest takie drogie? Tu trzeba za 100 tysięcy atak ulepszyć. No jest 100 tysi. Jeszcze za 600? O, ja cię kręcę, dobra, nie stać mnie. Tutaj kipi dripem normalnie, kipi, kipi. Ale tu zobaczcie, jak atakują moje ziomki. Normalnie szamana jakiegoś magowie biją. Dobrze, dobrze, tak was szkoliłem. O nie, o nie, o nie, normalnie pistoleciarz. Ha, pistoleciarz zginął. O, możemy teraz tego maga ewoluować. Na kogo? Uwaga, uwaga. Pirat z taką giwerą! Idzie, idzie, idzie! Oj, dawaj dzidzia, dawaj dzidzia! Ale ma lufę wielką! Dawaj tego, tego, dawaj go, nachita go, nachita go! Patrzcie, prawie nachita! Ale jaja! Normalnie zaraz będzie koniec DNA! Za 250 tysięcy, uwaga! Wow, żołnierz już nowoczesny! A żeby dalej, to co? Rebirth! Ale mnie oskamowali! Ja nie wierzę! Za 450 tysięcy! Oni oszaleli! Dlaczego mnie tak oszukali? Co ja mam teraz robić? O nie, tak nie będzie. Ja ich też oszukam. Robimy to tak, Rebirth. Co? Od początku? I pewnie tam jeszcze trzeciego i czwartego potrzebuję. Dobra, oszukujemy, robimy Rebirthów jak najwięcej. Drugi, trzeci, czwarty i piąty. Dobra, nie martwcie się, odrobię to wszystko. Robimy teleport do odrobienia. Żeby teleport zadziałał, uwaga, klikacie łapkę i suba i... No i dobra, odrobiłem. Ciężko było, widzowie. Możemy zrobić czwarte piętro. O, tu życie klonów. Wow, jakie laboratorium. Dawaj, hajsu więcej. O, i tego ziomka, 10% więcej jeszcze hajsu. A tu da się na skróty. Nie trzeba wszystkiego budować. Ściany tylko trzeba, ściany trzeba, bo wtedy zalicza. O, dawaj tego, 10% więcej siana. Tu hakerzy, plus 300 na sekundę boosta. Wow. To teraz będę mógł go normalnie ewoluować. Uwaga, za 250 tysięcy. A, bo to był żołnierz. Teraz za 1,5 miliona? Ile? Dobra, musimy dojść do ufoków, już jesteśmy blisko końca DNA. Widzicie, jak to mówią, wiedza kosztuje. Jak się nie chce być głupim, to trzeba zapłacić 1,5 miliona. Ale nie, bo to już nie są głupi, to już są mądrzy. Dobra, jakoś to uzbieram. A zobaczcie na tym piętrze. Za 1,5 miliona siana więcej i normalnie nukę. Można wysadzić mapę za 50 milionów. Teraz możemy 1,5 miliona i... O, jeszcze nowocześniejszy. To już najnowszy żołnierz. Ale ma fajnego butterfluńca. To jeszcze tego pirata. Na żołnierza. I tego super pirata. No, patrzcie, mi otacz ognia ma. A, no i zapomniałem wam powiedzieć, że mi się tu nie chciało tego budować, bo to niepotrzebne. Ale on szybki jest, ja cię kręcę. Szybszy ode mnie. Zobaczmy, jak on walczy, patrzcie. Wow. Idzie do jaskiniowca, do kubka i... Wow. Na hita go wziął. Nawet mumie, patrzcie, co robi z nią. Pom, pom. Ale jaja. A ten z miotaczem ognia jak lata. Patrzcie na to, co on robi. Ale mam armię. I ja cię kręcę. Teraz tego żołnierza możemy zamienić na snajpera. Pera. O! On wygląda jak doktorek, taki... O, biegnie, ale odlotowy. Zobaczmy, co robi, na hita bierze. Idzie teraz do niego, patrzcie, bum, nie ma go. Ale ten snajper jest super. Ale zaraz zobaczcie, jak daleko pójdziemy w DNA. To już chyba przedostatnia ewolucja. Uwaga, uwaga, za 5 milionów. Wow, zaawansowany rycerz. Ale on jest szybki. Co on ma w ręce w ogóle? Gdzie w drzewo, pacanie? O, patrzcie, normalnie, tych, ciach, ciach. Robi. O ja, to już jest super. Ale jestem silny. Zaraz zobaczymy tego gościa, w kogo się zamieni. On jest ten boss. Za 5 milionów ewolucja, uwaga, w granatnikowego ziomka. O, idzie, idzie, jaki on jest szybki. Gdzie mi tak biegniesz szybko? Stój! No nawet ich nie dogonię. Jestem taka ciemajna. Chodź to. Co oni robią? On nawet nie może rzucić tym granatem. Wszystkich miotają jak chcą. A zaraz będziemy w DNA mieć normalnie końcówkę UFO. Ale teraz jeszcze tego nowoczesnego trzeba ulepszyć.
9 milionów, ja nie wierzę. Uwaga, uwaga, leci ewolucja. Wow, przyszłościowy żołnierz. Laserowy Ganma. Zobaczcie, jak to daleko już w ewolucji DNA. To już jest chyba pół kosmita, pół człowiek. Ej, gościu, ile to jest 2 plus 2? Teraz to ja jestem za głupi, żeby go zrozumieć. Ale on szybko biega, w ogóle co on robi tam? Patrzcie, patrzcie, on tam ledwo co dotknie już normalnie ciacha. Pach, pach, pach. Jo. Ale teraz czas na ostatniego, bo tu jest już nowoczesne, a zobaczcie, za chwilę będzie koniec DNA. Będzie kosmita. Za ile? 20 milionów. Na szczęście już mam oszczędności. Schowałem w skarpecie. I teraz za 20 milionów można ewoluować. Uwaga, ewolucja kosmita. To już jest chyba ostatnia, tak? O, idzie, idzie. Siema, gościu. W ogóle go nie rozumiem. Ale on jest szybki. Patrzcie, jak on ciacha tam, patrzcie. Ale jaja. On tu normalnie biegnie z mieczykiem i robi ciach, 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 ciach. Au! Inny kosmita zrobił mi ciach. To teraz już wiecie, kim będziemy w przyszłości. A teraz ciekawi mnie, czy zdążysz tu kliknąć, zanim ten odcinek się skończy. Na pewno nie zdążysz. Uważaj, masz mało czasu. Ten odcinek będzie też świetny.